Dobry, dzisiaj w samochody WBK prezentujemy Państwu Volkswagena Passata w wersji 4Motion, czyli z napędem na 4 koła. Tutaj w przypadku Volkswagena jest to napęd polegający na tym, że mamy Haldexa. Jest to Haldex już nowej generacji, czyli tutaj ten moment spięcia dwóch osi jest błyskawiczny. W normalnych warunkach praktycznie dla kierowcy nieodczuwalny, więc tutaj o jakimś dyskomforcie, jeżeli chodzi o napęd na 4 koła, nie ma w ogóle mowy. Samochód bardzo dobrze doposażony. Tutaj zwróciliśmy uwagę na to, aby przyszły klient, którego pozdrawiamy, dostał to, czego szukał. Z zewnątrz samochód charakteryzuje się zewnętrznym pakietem Airline, czyli mamy zupełnie inaczej przeprojektowany zderzak przedni, plus jeszcze grill jest też w takim dodatkowymi srebrnymi przejściami na antrapie. To dokładnie tutaj pokażę. To jest to. No i znaczek Airline informujący nas o tym, że mamy zewnętrzny pakiet Airline. Dodatkowo jeszcze pod progiem bocznym jest bardzo ładnie wyprofilowana taka listwa podprogowa. W ten sposób samochód otrzymuje taki pakiet, moim zdaniem, który podkreśla sportowy charakter. On jest, wtedy wydaje się, że jest niżej osadzony. Ta sylwetka tego samochodu naprawdę może się podobać. Z zewnątrz jeszcze w przypadku pakietu Airline mamy dodatkowy taki daszek na tylnej pokrywie klapy bagażnika. To Wojtek tam później przejdzie może i pokaże. Tutaj na błotnikach widzimy emblematy 4Motion informujące nas o tym, że samochód jest wyposażony w napęd na 4 koła. Tutaj właśnie o tym, czyli wspominałem, to jest tylko i wyłącznie ta listewka dodana. Ona ładnie tutaj schodzi tylko w pakiecie Airline. Biturbo, czyli silnik podwójnie doładowany, dwulitrowa jednostka, która tutaj ucieszy tych, którzy, no nie oszukujmy się, patrzą na to, żeby jeździć po prostu jak najtaniej, żeby tankowanie tutaj samochodu odbywało się jak najrzadziej, żeby tym samochodem można było podróżować i dynamicznie, i komfortowo, i żeby samochód mało palił. W przypadku tutaj dwulitrowego diesla te wszystkie trzy kryteria są spełnione. Silnik ma ponad 500 Nm, tutaj jest przyspieszenie do 100 km na godzinę w 6,3. Mamy tutaj samochód sprzężony z 7-stopniową skrzynią e-Stronic, jest to skrzynia dwusprzęgłowa. Tutaj zaczniemy dalej opowiadać o doposażeniu tego samochodu. Mamy najwyższy model lamp, jest to Dynamic LED. Te lampy się charakteryzują tym, że im samochód będzie jechał szybciej, tym ten strumień światła będzie mocniejszy. Tutaj kierowca wystarczy, że sobie włączy na manetce, przełączy sobie na automatyczne. Tutaj ustawienia tych lamp i te lampy będą dodatkowo jeszcze wycinały fragment, czyli pojedziemy sobie na światłach długich, a z przeciwka pojedzie samochód, to wtedy one sobie wytną ten fragment, który może oślepiać kierowcę nadprzeciwka. Dodatkowo mamy pełny pakiet systemów asystujących kierowcę, czyli mamy Line Assist, system, który umożliwia nam, umożliwia pojazdowi za kierowcę trzymać tor jazdy. Dodatkowo mamy Side Assist, czyli system martwego pola. Tutaj są takie diody w lusterkach, one mrugają w momencie, jeżeli będziemy zmieniać pas ruchu, a w martwym polu znajdzie się pojazd sprzeciwka. I mamy aktywny tempomat, który nam będzie utrzymywał odległości między pojazdami. Samochód dodatkowo wyposażony w hak, wyposażony jest w panoramiczny dach. Pokażemy później wewnątrz. Mamy Webasto, mamy fotele z wentylacją skórzane i z masażami. Mamy tylne fotele podgrzewane, jest elektryczny hak. No i wiele, wiele więcej. Wewnątrz pokażemy. Jest nagłośnienie Dynai Audio. Mamy tutaj na pokładzie wyświetlacz między zegarami, jak to Volkswagen nazywa, Active Color Display, czyli wirtualne zegary. Tutaj mamy dwulitrowy podwójnie turbo doładowany silnik, czyli biturbo, 240 koni. Też taki miły akcent dla posiadaczy, że coś tutaj jest bardziej mocniejszego zamontowane. To tutaj widzimy, że tutaj jest taka aluminiowa wstawka, która pewnie niektórzy widzieli taką wstawkę w RS-ach, w Audi, w tych mocnych silnikach. Samochód ma przejechane 121 tysięcy, do końca był serwisowany. Ostatni przegląd bodajże był na 93 tysiące. Tutaj jeden pan, który jest zainteresowany tym samochodem, prosił nam, żebyśmy mu to na filmie pokazali. Ja się postaram to pokazać w trakcie prezentacji wnętrza samochodu. Mamy kluczyk komfortowy, czyli tutaj sobie zamkniemy samochód. Ja może pokażę.
zamknę samochód, samochód się zamyka, składają się lusterka. W momencie jak włożę tutaj rękę, samochód się otwiera i to jest fajne w Volkswagenie w stosunku do Audi, że lusterka już się otwierają i są gotowe do tego, aby kierowca mógł sobie wnętrze, zewnątrz, otoczenie obejrzeć już na zewnątrz. Teraz tutaj mamy kamerę cofania. Ja sobie wejdę tutaj szybko do samochodu. Mamy aktywny tempomat, to o czym wcześniej wspomniałem. Tutaj jest możliwość go ustawienia sobie na kierownicy. Mamy łopatki zmiany biegów. Ja szybko odpalę samochód i mniej więcej pokażę, co tutaj jeszcze ciekawego jest w tym samochodzie. Przyciszymy sobie radio, żeby nas było lepiej słychać. Mamy Active Head-Up Display, czyli tutaj na tym szkiełku będziemy widzieć podstawowe parametry, które nam będą tutaj się w samochodzie pokazywały. Mamy, oczywiście pokażę, nawigacja między zegarami. Te zegary sobie możemy dowolnie konfigurować. Tutaj jest możliwość sobie ich powiększania. Tak jak teraz zrobiłem, możemy sobie tutaj wyświetlać dużo więcej funkcji. Nie będę tutaj się rozpisywał. Ktoś może sobie to na YouTubie ewentualnie zobaczyć już na jakimś podobnym naszym filmie. Jest WebASTO, jest podgrzewanie kierownicy, jest przede wszystkim wentylowanie foteli. Czyli ja tutaj sobie włączam w tym momencie podgrzewanie, ale równie dobrze sobie mogę włączyć jedno i drugie. W tym momencie będę miał fotel wentylowany ciepłym powietrzem. To też nie każdy wie. Są komplet dwóch kluczyków, jest WebASTO. Tutaj szybko pokażemy panu, tam się domagał pan, który jest zainteresowany zakupem tego samochodu, żeby mu pokazać książkę serwisową. Ja na przykładzie akurat tego samochodu pokażemy, jak to mniej więcej wygląda w samochodach w naszej firmie, czyli samochód serwisowany w Volkswagenie. Każdy wpis oczywiście jest z adnotacją i pieczątką Volkswagena, czyli tutaj nie ma mowy, że ktoś gdzieś tam sobie zjechał i zrobił ten przegląd poza serwisem, czyli ostatni miał na 92852, więc za jakieś tam parę kilometrów, 2-3 tysiące trzeba będzie zjechać do serwisu i zrobić sobie przegląd po 120 tysiącach. Mamy kluczyk komfortowy, o czym wspomniałem, mamy panoramiczny dach, mamy tutaj opcję oświetlenia ambientowego, czyli tutaj ten fragment świeci się na niebiesko. Jak na przykład ja tutaj przyłożę rękę, a Wojtek włoży tam gdzieś telefon, to będzie widać, że jest, świeci. O, widać nawet, teraz się pokazało, że jest to podświetlanie na niebiesko. Tutaj mamy funkcję pamięci fotela, a tutaj jest funkcja masażu, no i oczywiście wentylacja, czyli muszą być na fotelu takie kropeczki. Tędy po prostu dostaje się to wentylowane powietrze, czuć bardzo fajnie się tutaj wentyluje, bo po prostu nie jest to w przypadku jak zwykłego podgrzewania, że mamy takie punktowe podgrzewanie, tylko tutaj to powietrze płynie przez wszystkie te otworki i to jest bardzo, moim zdaniem, fajna opcja. Wyłączymy samochód może, żeby tutaj go dodatkowo nie męczyć. Mamy dodatkowo w samochodzie, jeszcze go raz włączę, to pokażemy tutaj nastawy, jeszcze może szybko pokażę. Tutaj w przypadku wciśnięcia sobie mody mamy raz, dwa, trzy, cztery tutaj możliwości sobie zaprogramowania trybu jazdy samochodem. Tutaj mamy, tak szybko przelecę, szybko, żeby nie zanudzać, aż ten film, żeby długo też nie trwał. Mamy Deny Audio, czyli tutaj jak sobie wcisnę dźwięk, to charakterystyka i tutaj się nam pokaże, że mamy na pokładzie najwyższy model nagłośnienia Deny Audio. Tutaj sobie możemy włączyć w tym momencie kamerę cofania, widzimy wszystko, co się dzieje dookoła. Dodatkowo jeszcze tutaj obok się pokaże nam funkcja w przypadku haka. Mamy tutaj hak zamontowany, on będzie nam pokazywał, jak sobie mamy tam do haka idealnie się dopasować. Mamy tutaj pełen system asystentów. Ja teraz muszę to zgasić. O, i tutaj sobie zaraz. O, i tutaj mamy tak, Line Assist, Sign Assist, asystent wjazdu z miejsca parkowania, czyli parkowanie równoległe i Front Assist. Tutaj jest to, o czym wcześniej wspominałem, czyli w momencie, jak sobie tutaj włączymy, to mamy tak, synchronizację wyłączymy, żeby nie było synchroniczne i tu jest podgrzewanie kierownicy i jest funkcja WebASTO. Mamy też w przypadku tutaj możliwości oglądania sobie nawigacji w trakcie jazdy, tutaj między zegarami, bądź tutaj. Mamy radio, oczywiście możliwość podpięcia sobie bezprzewodowo telefonu i rozmawiania, bo samochód ma funkcję tutaj Bluetooth. Dodatkowo jeszcze jest funkcja CarNet, czyli tutaj sobie sparujemy telefon. Dodatkowo sobie musimy zainstalować taką aplikację
ze strony, bądź to jeżeli ktoś ma Androida, bądź Apple'a ze sklepu i wtedy samochód będzie sobie pobierał dane potrzebne mu do internetowe, do tutaj do obsługi, żeby cały ten system multimedialny nam wczytywał dane, bądź to nie wiem, prognozy pogody, ceny paliw, to tutaj będzie potrzebna ta aplikacja i telefon po prostu będzie przesyłał, będzie łącznikiem jakby tych danych, transmisji danych do samochodu. Co charakterystyczne, jeszcze zegarek, mi się to bardzo akurat podoba. Książkę serwisową pokazałem, kluczyki pokazałem. Tutaj jest wykończenie tego kokpitu Piano Black, czyli bardzo ładnie ktoś sobie to wszystko skomponował. W przypadku czarnego samochodu z zewnątrz bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Kierownica multimedialna, czyli tutaj obsługujemy sobie aktywny tempomat. Tutaj możemy sobie przerzucać te wskazania z wyświetlacza, tutaj Active Display. Tutaj mamy jeszcze te łopatki, o czym wcześniej wspominałem. No i oczywiście mamy tutaj taki dodatkowy schoweczek, jeszcze coś sobie możemy schować. No oczywiście przeciwdmuchowe, przednie, tylne. No i przechodzimy może, tutaj Wojtek jeszcze pokaże VIN samochodu. Czasami klienci o to nas pytają, bo sobie chcą zweryfikować, czy to jest faktycznie ten samochód, więc sobie można zatrzymać film i odpisać VIN samochodu. Jest elektryczna klapa. Tutaj sobie zerkamy z tej strony. Tutaj pan nas też pytał, czy z tyłu są podgrzewane fotele. Są podgrzewane fotele i dodatkowo samochód jeszcze jest wyposażony w taką roletkę ściemniającą. Oprócz tego, że ma fabrycznie przyciemnione szyby, to jeszcze jest ta roletka i są podgrzewane fotele z tyłu. Wszystko jest czyste, zadbane. Przechodzimy może, ja tutaj zamknę. Przejdziemy do tyłu samochodu. Co jeszcze charakterystyczne w tym samochodzie, to, że nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że Volkswagen, pomimo tego, że z przodu będzie miał najwyższy model lamp, to z tyłu nie jest taką stuprocentową pewnością, że będziemy mieć też lampy LED-owe. Tutaj pokażę, że tutaj musi być ten paseczek od stycznego po środku lamp. Jeżeli on będzie tutaj niżej, to mamy informację, że te lampy to nie są lampy LED-owe. Ja pokażę może na przykładzie lamp awaryjnych, że to są kierunkowskazy właśnie LED-owe. Tutaj to po tym rozpoznamy, że w przypadku, tak jak ja powiedziałem, na środku mamy, to jest pasek LED-owy i tutaj te LED-y się wszystkie ładnie świecą. Ja mogę jeszcze włączyć, żeby ktoś zobaczył, jak one ładnie świecą. Z góry zamkniemy, pokażemy. O, dokładnie, jest ten pasek, o którym wspomniałem. Nie zaświecił się, zaraz. Teraz są chyba, tak? Nie zaświeciły się? Nie, świecą się, teraz tu jest. Widzisz? A, pasek LED-owy. Tak, tak, właśnie. To jeżeli nie będzie tutaj tych lamp LED-owych z tyłu, to tutaj będzie zwykła żarówka. To dla tych, którzy z kanta może jakbyś pokazał, to tutaj wtedy bardziej widać. Dobra, ja wyłączę. No, dokładnie. Zerkamy do środka. To też fajny patent Volkswagena. Nic tu nie ubrudzimy sobie rąk, wystarczy nacisnąć i ładnie się nam otworzy. Panoramiczny dach, bardzo ładnie od środka to wszystko widać. Też wnętrze samochodu wtedy jest takie bardziej przejrzyste. Wydaje się, że jest obszerniejsze. Hak elektryczny. I tutaj pod spodem mamy Dynai Audio, czyli subwoofer. Jest podnośnik. Wszystko to, co ma być. Zamykamy sobie elektryczną klapę. Przechodzimy z boku. Mamy AdBlue, czyli tutaj tankujemy sobie AdBlue, silnik spełnia Euro 6, czyli z tym silnikiem wjedziemy praktycznie wszędzie. No i dodatkowo cieszymy się tym, że mamy niskie spalanie, że mamy diesla, który potrafi w trasie spalić około 5 litrów. Tutaj też ciekawa opcja, nie każdy wie, to jest Volkswagen Entertainment, dokładnie, czyli możemy sobie tutaj oryginalne monitory Volkswagena wczepić i one są połączone z całą jednostką multimedialną, czyli jeżeli ktoś ma małe dzieci, bardzo fajna opcja. Dokładnie. Tutaj też pokazujemy Dynai Audio, czyli tutaj te głośniczki mają taki napis i jest to najwyższy model nagłośnienia, jeżeli chodzi o Volkswagena. Bardzo ładnie wszystko w środku wygląda. Czarny kolor z zewnątrz, wnętrza czarna tapicerka. Dodatkowo mamy tutaj taki aluminiowy szczotkowany dekor, który też podkreśla taki sportowy charakter tego samochodu. Mamy aluminiowe wstawiane takie wykończenia na progach. I wszystko to, moim zdaniem, przemawia za tym, że ten samochód jest samochodem sportowym o zacięciu już nie tylko z wyglądu, ale też faktycznie ten silnik
jest w tym momencie najmocniejszą jednostką, jeżeli chodzi o w przypadku Passata. Dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy nasz film, tutaj zbadamy czujnikiem lakieru powłokę na tym samochodzie, żeby ktoś nie miał po prostu jakieś wątpliwości, czy ten samochód jest stricte bezwypadkowy. Wszystkie te właściwości, które tutaj, te no, wskazania, które będą się zamykały między powiedzmy 90 a 200, są to mikrony, będą świadczyć o tym, że na samochodzie jest oryginalna powłoka lakiernicza. Ja tutaj będę sobie przykładał, jakbym gdzieś za szybko po prostu oderwał, to Wojtek mi tam powie, żebym poprawił i będę coś po prostu opowiadał jeszcze o naszej firmie. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży samochodów stricte bezwypadkowych. Samochody pochodzą z najmów długoterminowych bądź z firm, które wynajmują te samochody do leasingu. Samochody trafiają do nas specjalnymi samochodami, jest to transport ubezpieczony. Posiadamy do samochodu wszystkie niezbędne dokumenty, które pozwolą Państwu zarejestrować samochód, czy to kupując samochód w leasing, czy nabywa ten samochód osoba prywatna. Jeżeli nabywa osoba prywatna, jest to też tutaj o tyle korzystne dla klienta, że otrzymuje od nas fakturę VAT, jeżeli zakupuje ten samochód, i wtedy jest zwolniony z opłaty 2% w przypadku w Urzędzie Skarbowym, nie musi się tłumaczyć. Ja może jeszcze tutaj, czasami też nas pytacie w komentarzach, czemu nie badamy słupka wewnętrznego, no to też, żeby tam się stało zadość, zbadamy. On powinien mieć troszeczkę mniej, ja nawet nie widzę, ale zawsze wewnętrzne elementy mają ciut mniej, dokładnie. Co jeszcze? Samochody generalnie pochodzą z rynku niemieckiego. Co mogę powiedzieć o samochodach poleasingowych, to to, że są to samochody, które pokonują w dość krótkim odstępie czasu dużo odległości, czyli ten samochód moim zdaniem jest dużo mniej wyeksploatowany, jeżeli chodzi o zawieszenie, o skrzynię, o silnik, od samochodu, który porusza się standardowo w ruchu miejskim. Jest częściej gaszony, jego podzespoły są częściej w użyciu. I tak naprawdę samochód z przebiegiem, powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy jest porównywalny z samochodem, który przejechał na autostradzie przebieg w granicach gdzieś 120 tysięcy. Tak to mniej więcej wygląda i tak opisują to niektórzy mechanicy, którzy znają się po prostu na tym. Ciężko się z tym nie zgodzić. Nawet ktoś, kto przyjeżdża do nas, my z reguły mamy samochody z przebiegiem średnim około 120 tysięcy. Widzą, że te samochody w środku są praktycznie jak nowe. Jedna osoba użytkuje samochód, nie jest z reguły samochód użytkowany przez całą rodzinę. On tak naprawdę jest użytkowany tylko i wyłącznie w firmie. No i to klient końcowy generalnie zyskuje na tym, że tak naprawdę w przypadku tego samochodu jego utrata wartości to jest ponad 50%. To proszę sobie to na kalkulatorku policzyć. Jeżeli kupujemy nowy taki samochód i tutaj nie łudźmy się, że znajdziemy tak doposażony samochód w jakiejś akcji wyprzedażowej rocznika w salonie, bo to z reguły się wygląda tak bardzo ładnie wszystko na obrazku, ale jak się wpatrzymy w te samochody, które są samochodami stokowymi i stoją na placu i są przeznaczone do wyprzedaży, to z reguły są to samochody bardzo słabo doposażone, w jednym kolorze, bez napędu, bez skrzyni z reguły. A jeżeli jest coś tam już lepiej, odrobinę doposażone, to z reguły coś w tym samochodzie brakuje i wtedy jest dylemat, czy faktycznie się opłaca kupić. No, w przypadku tego auta tutaj mówimy o utracie wartości prawie 50%, więc kupując ten samochód, powiedzmy, na okres 3 lat, tutaj jego utrata wartości nie powinna przekroczyć, moim zdaniem, około 10%. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, tam mamy więcej filmów z naszych samochodów. Wszystkie filmy zostawiamy, budujemy sobie w ten sposób historię naszej firmy. Mamy też konto na Facebooku, można sobie zaobserwować, zobaczyć, jak ta nasza firma sprzedaje te samochody, jak one tutaj do nas przyjeżdżają, jak je wydajemy, jak przygotujemy do klienta. No i jest też nasza strona, tam jest ciekawy filmik na naszej stronie www.wbcar.pl. Jak samochody na zachodzie są przygotowane znowu do sprzedaży, że to wygląda wszystko rzetelnie. Te samochody nie są czyszczone specjalnie do sprzedaży, one są rzetelnie opisywane przez niezależnych rzeczoznawców. Na tej podstawie jest sporządzany raport, my do tego raportu mamy dostęp, czytamy, widzimy, czy ten samochód jest faktycznie tak, jak wtedy go kupujemy.
ten samochód jest naszą własnością, mamy wszystkie dokumenty potrzebne do jego rejestracji. No i po przyjechaniu na miejsce, praktycznie oglądając taki film, jak teraz kręcimy, klient w 100%, no powiedzmy 99%, podejmuje decyzję zakupu i odjeżdża samochodem. Także zapraszamy. W dobie koronawirusa każdy wie, że przemieszczanie się nie jest teraz najlepszym pomysłem, więc czasami wystarczy obejrzeć film, zadzwonić do nas. Wpadliśmy jeszcze na taki pomysł, że dla tych mniej zdecydowanych jesteśmy w stanie podstawić samochód do Volkswagena tutaj najbliższego serwisu i na odległość jesteście w stanie sobie Państwo sprawdzić ten samochód. Wtedy salon wysyła na Państwa maila cały protokół sprawdzenia samochodu, no i oczywiście tam koszty chyba sprawdzenia to jest ile? 700 zł? Od 500 do 700. Do 700 zł i wtedy praktycznie nie wychodząc z domu można podjąć decyzję zakupu. Dziękuję i zapraszamy na kolejny film.